Hej, ostatnio zdałem sobie sprawę z pewnej bardzo interesującej rzeczy, a mianowicie z tego, że okazuje się, że zarówno że Kościół katolicki, jak i LGBT w Polsce mają pewną rzecz wspólną, te dwa zjawiska. I natomiast nie mam tutaj na myśli, że w ich samych jest coś podobnego, chociaż tutaj pewnie też byśmy coś znaleźli. Natomiast istnieje pewna bardzo podobna rzecz w podejściu do tych zjawisk. I mam tutaj na myśli to, że w obu tych przypadkach, zarówno w przypadku kościoła, jak i w przypadku LGBT, w rozmowach o tych rzeczach istnieje moim zdaniem bardzo poważny problem w komunikacji, utrudniający dialog i, i z którego wynikają często niepotrzebne nieporozumienia. A mianowicie chodzi o to, że nie ma, mam wrażenie, że nie ma w społeczeństwie zgody na to, co te słowa oznaczają. Zastanówmy się, co to jest LGBT? Znaczy można powiedzieć, że jest to. Że są to wszystkie osoby, które są gejami, lesbijkami, mniejszościami seksualnymi, biseksualistami itd. itd. że to są wszystkie osoby, które należą do mniejszości seksualnych. Ale można też powiedzieć, że jest to forma aktywizmu politycznego, który promuje pewne określone postawy i dążenia, prawda? Albo że jeszcze coś innego. I to są bardzo różne rzeczy. I ja osobiście się relatywnie często spotykałem z taką sytuacją, że na przykład ktoś stwierdzał, że LGBT jest zagrożeniem dla Polski. Ale jeżeli się go zapyta, co dokładnie ta osoba ma na myśli, znaczy co, co masz na myśli, że, że homoseksualiści są zagrożeniem dla Polski? Nie, 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 to nie chodzi o homoseksualistów, tylko o ludzi, którzy promują pewne idee. Albo wręcz z takimi hasłami, żeby zakazać LGBT. I jak się zapyta taką osobę, ja tak przynajmniej miałem, jak się zapyta taką osobę, co ta osoba ma na myśli, że co chciałby zakazać nie wiem, bycia homoseksualistą? Nie, 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 oczywiście, że nie, oczywiście, że nie, on chciałby zakazać aktywizmu. No ale co to znaczy, że chciałby zakazać tego, że ktoś chce chodzić sobie na przykład z tęczową flagą po ulicy i manifestować w ten sposób swoje poglądy, to tego by chciał zakazać? Nie, 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 on nie, tego też by nie chciał zakazać. No, to dlaczego? To co on ma na myśli mówiąc, że chciałby zakazać LGBT? Chciałby zakazać, i on wyjaśnia, że chciałby zakazać LGBT, to znaczy chciałby zakazać, Ludzi, którzy się przebierają za penisy i rozdają ulatki z, z dzieciom o tym, jak się masturbować. Coś takiego. I, i jego zdaniem to jest LGBT. I. Natomiast osoby, które to słuchają, prawda, kiedy ktoś inny słyszy, chciałbym zakazać LGBT, to może zrozumieć coś zupełnie innego. I do tego stopnia, że nawet no, te osławione hasło o tęczowej zarazie z ust biskupa Jędraszewskiego, ja oczywiście nie mogę być do końca pewien, co biskup Jędraszewski miał, miał na myśli, bo ja nie wiem, co siedzi w jego głowie, natomiast mimo wszystko wątpię, aby miał na myśli wszystkich ludzi z mniejszości seksualnych, a raczej zgaduję, że. Że chodziło mu raczej o jakiś rodzaj aktywizmu politycznego. Natomiast y, ktoś też słyszy z boku, i jeżeli komuś się wydaje, że jeżeli ktoś rozumie słowa LGBT jako ogół ludzi z mniejszości seksualnych, to może zrozumieć, że, no, że to jest. Y, że to jest stwierdzenie jakoby homoseksualiści, że to, to, to są ludzie, którzy są jakąś zarazą, którą w domyśle należałoby wyplenić, prawda, ponieważ zarazy się wyplenia. No i ktoś mógłby to od, odebrać jako, jako atak na siebie czy na kogoś innego, prawda, ponieważ mógłby tak to zrozumieć, ale co więcej są osoby, które mogłyby tak to zrozumieć, że Yy, na przykład homoseksualiści są zarazą i się zgadzają z tym, ponieważ jak się patrzy w internecie, to nie trudno się spotkać. Ja mam takie wrażenie: nie trudno się spotkać z ludźmi, którzy yy, właśnie mają nastawienie anty. Ale w żaden sposób nie rozróżniają, nie wiem, powiedzmy, aktywizmu, czy jakichś ludzi, którzy promują jakieś D, czy, czy cokolwiek od samych ludzi, którzy, się, którzy są, należą do mniejszości, mniejszości seksualnych. Wydaje się ludziom, że to jest jeden monolit i na przykład nie lubią tego, bo to jest nieważne dlaczego. I, I oni by chcieli to zwalczyć. I się nawet w życiu nie zastanawiają na to, czy tam jakiekolwiek rozróżnienie następuje, tylko jest to dla nich jedna wielka zła rzecz, i, i chcieliby wyegzekwować wo wobec tego czegoś, coś złego. Także mam wrażenie, że w tej sytuacji mogą się zdarzyć, wiem, że mogą się zdarzać sytuacje, w której jedna osoba mówi jedną rzecz, ma, ma jedną rzecz na myśli, natomiast inna osoba y, rozumie, nawet osoba powiedzmy postronna rozumie co innego, ale, a, ale osoba z, że tak powiem, własnego środowiska, z osoby, która mówi, też rozumie coś innego niż ta osoba mówi i dlatego moim zdaniem bardzo, bardzo ważne jest, by precyzyjnie się wyrażać i dlatego między innymi tego typu hasełka jak lgb, no nie wiem, tęczowa zaraza są w sensie ich niebezpieczeństwo nie polega na tym, że ktoś określił zarazą jakąś, nie wiem, jakiś powiedzmy aktywizm polityczny. No bo powiedzmy, że nazywanie aktywizmu politycznego zarazą i powiedzmy, no okej, okay, można mieć takie zdanie, tak? Natomiast tego typu hasła są niebezpieczne właśnie dlatego, że ludzie, dla których dana osoba jest autorytetem czy coś takiego, mogą nie wiedzieć, co to znaczy. I mogą zrozumieć to, że mogą zrozumieć to jako, jako nazwanie całej kategorii ludzi. Powiedzmy, przykładowo w tym kontekście zarazą. I, i ponownie ja nie wiem dokładnie co, co, co Jędraszewski co Raszewski miał na myśli. Natomiast widać tutaj, że jest bardzo poważny problem po prostu w komunikacji. Więc trzeba być po prostu precyzyjnym w. Wypowiedziach. I ja oczywiście jestem pewien, że są teraz osoby, które to słyszą, to co ja teraz mówię, i mi się wydaje, że tutaj bronię kogoś, kto ma ewidentnie wrogie nastawienie do mniejszości, powiedzmy seksualnych, i że ci wszyscy okropni ludzie na pewno na, tak naprawdę mają na myśli zawsze wszystkich ludzi z mniejszości, bo oni ich nienawidzą i coś tam, coś tam, i że należy założyć, że, że bezpiecznym jest założenie, że jeżeli ktoś się wyraża negatywnie o LGBT, to ma na myśli negatywne wyrażenie o. Ludziach z mniejszości seksualnych. Natomiast jeżeli komuś się tak wydaje, to niech spojrzy teraz na to od drugiej strony, ponieważ moim zdaniem jest zaskakująco podobna, podobna kwestia dotyczy czasem właśnie rozmawiania o kościele. A mianowicie, ja osobiście się niejednokrotnie spotykałem, powiedziałbym, że bardzo często ze stwierdzenia, na przykład, kościół nie powinien się mieszać do polityki. Albo że Kościół katolicki jest problemem w Polsce wręcz. Okej, okay, co to jest kościół? No bo można powiedzieć, że kościół to są księża albo że na przykład to jest w ogóle kierownictwo episkopatu na przykład. Ale formalnie, ponieważ tutaj mamy już pewną sformalizowaną strukturę, która by to obejmowała, formalnie kościół katolicki to jest wspólnota ludzi wierzących, do której należy również część instytucjonalna, ale również wszyscy praktykujący, poczuwający się do tego katolicy. No więc jeżeli ktoś mówi na przykład, że kościół nie powinien mieszać się do polityki, to on ma na myśli, że Kierownictwo Episkopatu nie powinno mieszać się do polityki, czy że wszyscy, współ, czy że wszyscy y, praktykujący ludzie wierzący nie powinni mieszać się do polityki? Albo inny klasyczny już przykład, że na przykład cały Kościół katolicki jest współodpowiedzialny za księży pedofilów. Czy to znaczy, że nie wiem, jeżeli, no nie wiem, ja jestem częścią Kościoła Katolickiego, ja też jestem współodpowiedzialny za księży pedofilów? Ja osobiście, tak jak w poprzednim przypadku, raczej wątpię, aby osoby, które to mówiły, to miały na myśli. Raczej zgaduję, że chodzi im na przykład o księży, chociaż to też jest taka pewna brzydka kategoryzacja albo na przykład o stricte o kierownictwo episkopatu, albo coś takiego, prawda? Ale ponownie mamy tutaj dokładnie tą samą sytuację, że pewne osoby mogą mieć coś na myśli, a inne osoby mogą coś odebrać inaczej. I to zarówno osoby, które powiedzmy się zgadzają, że istnieje jakiś powiedzmy problem z kościołem katolickim w Polsce, ale mogą taki apel od odebrać jako, że problemem są wszyscy ludzie wierzący w Polsce. I jest takimi też się potrafi, można spotkać z tego typu tezami. Ale dokładnie tak samo osoby, które powiedzmy są w kościele, mogą to odebrać jako atak na ich wszystkich. Ponieważ no nie oszukujmy się, nie ma co ukrywać, pewne elementy w kościele mają tendencję do wyszukiwania Zagrożeń, przed którymi będą mogły czuć się zagrożone, prawda? Więc tutaj wydaje mi się po prostu, że jest tutaj bardzo y, podobna sytuacja w obu tych przypadkach, i wydaje mi się, że warto zwracać na tego typu rzeczy uwagę. Po pierwsze, dlatego, że takie generalizacje moim zdaniem wcale nie są rzadkie, ponieważ są łatwe. Ludziom łatwo jest generalizować, zwłaszcza jeżeli widzą w czymś problem, to łatwo jest im uznać, że problem dotyczy całej kategorii, którą będą mogli teraz kolektywnie nie lubić i obwiniać za wszelkie zło na świecie. I dotyczy to oczywiście nie tylko tych dwóch przypadków, ale masy innych przypadków również. I po oczywiście... Ja tutaj omówiłem y, społeczne podejście do pewnych rzeczy wśród pewnych osób, i absolutnie nie mówię, że tutaj jest jakaś, nie wiem, symetria, brak symetrii, kto ma ile władzy w Polsce i tak dalej, bo to są zupełnie inne tematy. Mówimy o, te, o, o tym, jak postrzega się pewne słowa i jak to wpływa na dialog. I, I to wszystko, i na końcu po prostu wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, ponieważ ważne jest, aby pojęcia aby wiedzieć jakich pojęć się używa. Zwłaszcza jeżeli chce się przekazać coś drugiej osobie, jeżeli chce się naprawdę, aby był dialog z drugą osobą, to ważne jest uściślanie języka, którym się porozumiewamy i moim zdaniem nie ma żadnego problemu, żeby w trakcie rozmowy, jeżeli ktoś coś tego typu mówi, zatrzymać i zapytać: "Przepraszam, co masz na myśli mówiąc LGBT?" albo "co masz na myśli mówiąc kościół?" albo "co masz na myśli dowolna inna kwestia, która bywa generalizowana". I wydaje mi się, że zawsze warto Dopytać, doprecyzować nie tylko czasem dla siebie, ale również dla innych osób, które tego słuchają, i lepiej jest zrobić to, niż zakładać najgorsze. No chyba, że oczywiście ktoś chciałby, ktoś nie chce prowadzić dialogu, tylko walkę ideologiczną, polityczną, czy jakąś tam jeszcze inną, no to wtedy jak najbardziej, bardzo często y, takie osoby publicznie y, zakładają, że ktoś inny ma na myśli coś najgorszego. Dzięki niemu możemy czuć się zagrożeni, I, ale, ale ponownie to należy się sobie zadać pytanie, czy interesuje nas prawda, interesuje nas dialog, czy interesuje nas walka polityczna. I, no i to wszystko. I tak samo, jeżeli ktoś mówi z własnej strony, jeżeli ktoś ma problem z jakąś częścią jakiegokolwiek środowiska, to warto doprecyzować, co się ma na myśli, z jaką częścią się ma ten problem i dlaczego, a nie kategoryzować całości przez pryzmat jakiejś części. No i to wszystko. To są jak zwykle moje opinie. Zapraszam do komentowania, co myślicie na ten temat. Jeżeli ktoś chce zobaczyć więcej tego typu filmów, to oczywiście zapraszam również do subskrypcji. A jeżeli byście chcieli zobaczyć jeszcze więcej tego typu filmów, to zapraszam do wsparcia na patronite. I, I to wszystko. Do usłyszenia. Hej.